Obecnie na terenie gminy Mszana prowadzone są 4 duże inwestycje. Budowa nowoczesnego budynku Ośrodka Kultury w Gogołowej oraz remizy strażackiej w ramach rewitalizacji Centrum Gogołowej. Koszt to blisko 6 800 000 zł. Nowy obiekt zostanie otwarty w 2022 roku. Modernizacja krytej pływalni w Połomie. Budowa nowoczesnego systemu wentylacji wraz z termomodernizacją i przebudową budynku. Koszt to ponad 3 500 000 zł. Otwarcie basenu latem tego roku. W sołectwie Mszana trwa przebudowa dróg na ulicy Księdza Tuskera i ulicy Mickiewicza, a także przebudowa skrzyżowania z ulicą 1 Maja. Koszt inwestycji to 2 200 000 zł. Prace mają być zakończone pod koniec tego roku. Jeszcze w tym roku zakończona zostanie jedna z największych inwestycji ostatnich lat. To przebudowa drogi wojewódzkiej 933 na odcinku od Mszany do Wodzisławia Śląskiego o długości 7 200 m. Koszt inwestycji przeprowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to nieco ponad 75 milionów złotych. Droga na całym odcinku ma być przejezdna w drugiej połowie roku.